do dyspozycji są Państwa publikacje, muszę tylko wyjąć płytę. No właśnie, to... Pada mi pan, panie... Tak, tak, ale panie są tutaj... To... Walizce trzeba wyjechać. Padać mi tak, żeby walizka się nie rozpęczła, ale... Tak? Jeszcze zachęcamy Państwa tutaj do nabycia. Znaczy myślę, że robimy przerwę. Czy tak, no, oczywiście. Nie. Ja tylko przepraszam, tak wyrzucam różne rzeczy, bo... Przechodzę jakieś swoje aplikacje. Mały testament. To od razu daję panu Donatusowi, jeśli nie dałem do tej pory, w prezencie jako gospodarzowi. To jest taka, to jest tłumaczenie ze starofrancuskiego, ale to jest stara rzecz. To jest demobilu, który nigdzie już kupić nie można, prócz być może na Allegro jeszcze. Ale ma lat 20. Ale można sobie ustawić, czy wyjąć. No możemy to ustawić. Są trzy rodzaje. Dumy o powstanie i Dumy Starofrancuskiego powstanie i Starofrancuskiego. Przepraszam, to dochodzę. Sam odmyślę po ucie. Ściągnąć, ale na mojej stronie na razie to będzie wszystko. Jesteśmy w trakcie organizacji, niestety jest internetowo stronne, ale tam nie ma jeszcze parku z publikacjami. Płyta, która z tą pieśnią jest, znaczy będzie, myślę, że będzie reedytowana w przyszłym roku, bo będzie mówię z rocznicy powstania Konfederacji Barskiej, ale w tej chwili jest wyczerpana. Konfederacja Barska po Kowalsku. Ja się przesunę, by nie blokować. Ale pewnie słuchał. To było nocą. Link mu przesłałem. To jest. Tu jest, nie zauważyłam. To nie będę musiał wydać. To jest.
bo wtedy wykręciłem czy coś. A, tylko za tym. Ten bardzo zrobił. Nie, znaczy ja tam wygięłem rękę, potem coś mnie bolało. Jeszcze teraz trochę boli, a to padło tutaj. Ale było dwie osoby, które dostały głowę. No jest, no powiedziałem, że byliście z nim. Jedna ode mnie. Ale ja nie mam tego. Jeszcze to poproszę. Tak jest? Nie. Już. Moment, to teraz to jest kratki. Open wygrali dwa pierwsze miejsca, trzecie z Warszawa, a w historycznym chyba wszystkie, nie, pierwsze miejsce z Wielu, no, potem. Tak, pamiętam. Mam 20. Będziemy zaraz będziemy ci. Ale jedną dychę tam rzuciłam. Gitar to boli. Gdzie? Do gitarki. Mały. Także to jest. To jest to. Ma tam 20 złotych, rozumiem? Tak. Ja mam 20. Ile przy panu wydać? Albo 30 albo 50. To już będzie się. Tam gitar to jest. Ale to rozumiem, wszystko jest. Bo to są rzutki. Ja mam wydać 30 zł. Tak jest, dobrze. Jest ok. Tak jest. Rodzice się nie pokoją. Czerwona. Tak. Jest to czerwona czarna. Czerwona. Czerwona jest Maria. Tu? Tu? Może być. Ja sobie jeszcze pozwolę tylko jedną rzecz poprawić, bo tutaj jest bardzo dużo zdjęć i tekstów, a korekta, mam parę rzeczy przepuściło. Ja tylko tutaj, to bardzo proszę. Tu poprawię jedną rzecz, jest, zrobię, długo nad nią pracowałem, a korekta krócej. Aurelii Wybański to był, u mnie Antoni, został w różnych miejscach. Dlaczego Antoni? To jest Aurelia, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę. To jest jeden. Tak, jednym. Czy ja już komuś sprzedawałem jednym? Były dwa tutaj. Były dwa i już ktoś kupił. Czyli tak. Na pani tu się pani, działa. Pani tutaj się działa, chyba ktoś by było niezbędne. Tak, to by było przecież. Po przerwie to już chyba będzie piwo, coś piwo, bo już publiczność zobaczymy. No, niestety, pójdzie książka. Pójdzie książka, przepraszam. O, jeszcze będę słuchała.
A teraz mamy sprawdzić. No, no nie wiem. Nie wiem, miałem 5 zł. Miałem 50 zł. Panie donatusie, czy może pan rozmienić dziesiątkę na dwie piątki? Proszę. 35 zł. Nie, proszę. Miałby pan 5 zł. 10 zł, 10 zł rozmienić. Nie mam w ogóle, tylko z karty korzystałem. Że już no to zaraz, najpierw. To też dedykować? Nie. Przepraszam, że pytam. Nie musi, bo już ma pan w książce. A teraz myślę, że zaprosić tylko o to, żeby to było właściwie rozliczone, czyli... Może kogoś na zanadę zapytam. Tak, może tak. Ale ktoś coś miał, to znaczy... Nigdy pan policzy 5 zł jako moją składkę za pana występ. No dobrze, to... Proszę. Tak, czyli teraz tak, muszę wydać 60 zł. Dziękuję. Jakby coś tam. Dziękuję. A ma pan jakieś sztampki? Ale szklanki mam takie papierowe. 40 zł? Nie. Oczywiście. Czyli teraz to samo. Czyli teraz tak. To już na razie zapłaciłem, zapłacił pan za płytę ze składką, tak? Dobrze mówię. A teraz to? To i dodam 20. Nie pomyliliśmy się. Nie. Dziękuję panu bardzo za występ. Ja robię do zobaczenia. Jeszcze ja bym chciała. Tak. Ja bym chciała zapytać, czy w środku jest możliwość rozpakowania tej zewnętrznej dedykacji? Tak jest. Fantastycznie. Proszę bardzo, to ode mnie. Dziękuję. To może tu naprawdę pani opuść, popatrz. Kolega zapłacił 5 zł więcej. My się znamy prywatnie, to ja mu oddam. Tak, bo jeżeli on zobaczy 5 zł więcej, ja pani da mi 5 zł. Proszę bardzo. Dziękuję, to ja mu oddam. Jesteśmy w Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy pan w ogóle kojarzy, ale... No właśnie coś mi się wydaje. Ja po pana koncercie w kościele na Ostrowie Tumskim podeszłam do pana później tam tu. W zakrystii. Tak, we Wrocławiu u nas oczywiście. Z rycerskim zestawem, tak? Nie wiem.
Chodziło o ten. Czy jeszcze coś? To jeszcze nam znajomy Emil, tak, ale ja podeszłam z moim chłopakiem, jeszcze ze znajomym, który na pewno nie miałby być dzisiaj, z powodu tej małej obsługi czasowej, że dzisiaj jedzie do Budapesztu, na co on nie mógł zasnąć. Także oczywiście żalu. Masz pani nieznajomą, tylko. Tak, tak, to właśnie ja i myśmy się tam przedstawili jako grupa rekonstruktorska. No to, i że robicie a, imprezę. Tak, no to tak, już generalnie tak, że my się jak rekonstruujemy. Także myśmy się wtedy wybierali właśnie na Kliczków, bo tam był tak jakby piknik z tyłu XVII-wiecznym i właśnie Olek, ten tutaj co był, on też włada szablą, uczy się i był tam z nami na tych mistrzostwach właśnie w Szabelce Polskiej. No myśmy pojechali jako husaria z kolei. Bo myśmy byli z końmi, się wybraliśmy troszkę, to było mimo zachodu, bo wiadomo konie. To najpierw idzie koń, a gdzie idzie cała reszta. To jednak dużo roboty przy tym zwierzęciu jest. A jeszcze jakie było? Trzy. To tym bardziej. No także ja mam nadzieję, że wszystko wypadło jak najbardziej. Ale dziękujemy. No i to w zasadzie nasze początki, bo my planujemy jeszcze więcej tego. Mieć na swoim koncie. Na Viva el Baza chcemy się wybrać do gniewu, dokładnie. To teraz w sierpniu będzie bodajże. No, także dużo tych imprez 17-wiecznych jest ku naszej właśnie radości, bo to jednak fantastyczna epoka i chcielibyśmy, znaczy ja w imieniu moim, naszych znajomych z naszej grupy, to chcielibyśmy bardzo podziękować panu w ogóle za wszystko, co pan robi, bo jest pan naszym inspiratorem, że tak to nazwa. Bardzo mi miło, dumny jestem w takim razie, cieszę. No, serdecznie dziękujemy. No to proszę wspierać duchem w takim razie, bo tak ja to tak niszowo to robię, chociaż to się rozchodzi, ale tak, jeszcze... rozchodzi się, ale oczywiście, że to jest jak najbardziej niszowo, no, ale wszystko, co jest dobra. Podziękujemy ślicznie za... Podziękujemy ślicznie za całą wizytę. Ja muszę uciekać, bo będę miała ostatni tramwaj. No, ale dziękuję za obecności. Czy ja mogę wziąć długopis? Tak, oczywiście. Dostałam prezencie, dziękuję. No, także chciałam tylko powiedzieć, że jak najbardziej właśnie ta sztuka jest bardzo niszowa. No ale jak już mówiłam, wszystko co jest dobre, to trochę do męskiego grona, no bo jednak... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Wszystko co jest masowe, niestety jest słabej jakości. No, różnie to bywa. Znaczy wiadomo, można generalizować, ale generalnie to tak złota jest, szkoda wśród młodych ludzi. Także ja chciałam ze swojej strony bardzo podziękować i również przekazuję pozdrowienia do mojego chłopaka. On pewnie tak zażartował, jak powiedział, pozdrów pana Kowalskiego, jak będziesz, ale ja pozdrawiam jak najbardziej. No także jak ja pana w ogóle poznałam, pana twórczość, to w ogóle nie przypuszczałam, że ja bym mogła z panem kiedykolwiek tak rozmawiać. I to jest tym bardziej miłe no cóż, dla mnie. No to, to miło, to nic to nie święci garnki lepią się, normalnie się człowiek. No tak, jak widzę. No, także my wtedy, jak rozmawialiśmy w kościele, to stanęło na tym, że gdybyśmy mieli na jakąś ciekawą imprezę rekonstruktorską i żeby pan chciał nas zaszczycić swoją obecnością, swoją muzyką, to żebyśmy napisali maila, więc gdy będzie coś fajnego się szykowało, to my sobie napiszemy do pana i pan zdecyduje, bo jednak fajnie by było, gdyby... No ja tak to mówię, trochę nieskładnie, ja tak to mówię, że sztuka jest duszą epoki, a muzyka jej tchnieniem. Dlatego fajnie było, gdyby pan ze swoją muzyką właśnie przyjechał któregoś razu na jakąś imprezę rekonstruktorską, bo tym bardziej by to było wtedy takie pełne, moim zdaniem, z muzyką. No, także ja się naprodukowałam, ale tak zwykle, że dużo gadam. Dziękuję, bardzo dziękuję. Bardzo proszę. No to proszę chłopaka podrobić. Pozdrawiam, pan kojarzy Michała. No, myśmy też tam byli razem. Tak, super, to się bardzo ucieszy, że pan go kojarzy. No dobra. No dobrze, to ja już nie zabieram czasu. No, dziękuję bardzo. To mi się parasolka została. Się spodziewałam deszczu, a to nic nie spadło. No, miał być ulewa z pogodami. O proszę. Kręska. A ja bardzo lubię kurze. Tak, ale ostrzegali, że mną wichury, że w ogóle i tak. Aha, a to już nie dobrze z kolei. Ale jakoś na razie. Nie, przez jest tak gorąco, no ale może zdążę pod deszczem nie dam. No to dobrej drogi. To dziękuję panu bardzo i życzę dobrej nocy. Wzajemnie. Dziękuję. Również dziękuję. No, to do widzenia. Do widzenia. Thank you.
Jak, panie Jacku, jest tam zadowolony pan? No bardzo. Tak? O, co? Pogadamy po ludziom, nie? Pogadamy, tak, no. Ja tutaj zjadę do Białegostoku. Dobrze. No to rzeczywiście. No strasznie, już teraz byłem na to, wiesz, no i to zobaczymy, jak to idzie, wiesz. Żeby cokolwiek tutaj zrobić, to żeby zablokować te telefony, to muszę mieć zaświadczenie z policji. Żeby mieć zaświadczenie z policji, to muszę, to musi 14 dni, aha, bo jak poszedłem na komisariat i powiedziałem, jaka jest sytuacja, to ten, to muszę